spadać się ruiny jakichś turbo starożytnych międzygwiezdnych cywilizacji. 99% wszystkich gatunków na Ziemi przecież wymarły. Łatwo dojść do wniosku, że i nas to może czekać prędzej czy później. Inteligentne formy życia mogą się rozwinąć, przenosić na inne systemy i wyginąć w niekończących się cyklach, ale galaktyczne cywilizacje mogły się nigdy nie spotkać. Może to nas wszystkich łączy, takie zastanawianie się, czy jest gdzieś dalej życie pozaziemskie. Jedno jest pewne, nie można zakładać, że obce cywilizacje są takie same jak my, albo że nasze logiczne rozumowanie dotyczy właśnie ich. Może to tylko kwestia wyjątkowo prymitywnych narzędzi komunikacji. Może nie jesteśmy wykrywani jeszcze przez cywilizacje pozaziemskie i pozostaniemy niezauważeni do czasu, kiedy nie wpadniemy na to, jak poprawnie się komunikować. A nawet jeśli byśmy napotkali jakichś kosmitów, to może okazać się, że różnimy się na tyle, że nie będziemy w stanie się ze sobą komunikować. Weźmy najmądrzejszą wiewiórkę na Ziemi. Niezależnie od tego, ile wysiłku włożysz w wytłumaczenie jej, na jakiej zasadzie działa nasze społeczeństwo, ta i tak tego nie pojmie. Z punktu widzenia wiewiórki, drzewo jest jedynym racjonalnym środkiem potrzebnym do przeżycia. Zatem ludzie karczujący lasy na potęgę muszą starać się w sieci wiewiórek. Ale przecież nie ma czasów, bo gardzimy wiewiórkami, zależy tylko na materiałach. Wszelkie życie wiewiórek nie mają dla nas specjalnego znaczenia. Cywilizacja typu trzeciego, która będzie miała zapotrzebowanie na surowce, może nas potraktować w podobny sposób. Mogą nam odparować oceany, by łatwiej zabrać ze sobą wodę. A jeśli jest jakaś cywilizacja pozaziemska, której zależy na eliminowaniu innych cywilizacji, to najprawdopodobniej motywowane to będzie względami kulturowo-światopoglądowymi niż pobudkami ekonomicznymi. W każdym razie automatyzacja będzie miała więcej sensu dzięki stworzeniu idealnej broni, być może wypełnionej nanomaszynami, operującymi na poziomie molekularnym, błyskawicznie, mogący zaatakować i rozparcelować dowolny obiekt w ułamku sekundy. Plan jest dość prosty. Wpierw trzeba namierzyć planetę, potem trzeba rozłożyć całą materię znajdującą się na planecie na czynniki pierwsze. Następnie z powstałych komponentów tworzona jest kolejna seria broni, wystrzeliwana w przestrzeń kosmiczną, w poszukiwaniu kolejnej planety do defragmentacji. W ciągu miliona lat można tak wyczyścić całą galaktykę z niepotrzebnego życia. Tylko po co pokonywać kilka lat świetlnych, żeby nazbierać materiałów, czy żeby wybijać życie? Tak się składa, że prędkość światła nie jest taka prędka, jakby się zdawać mogło. Nawet jeśli komuś by się udało podróżować z prędkością światła, to zajęłoby jakieś 100 tysięcy lat, żeby choć raz przelecieć przez Drogę Mleczną. Na pewno muszą być o wiele lepsze rzeczy do roboty niż niszczenie obcych cywilizacji i budowanie imperiów. Interesującą koncepcją jest mózg matrioszka. Mega struktura otaczająca gwiazdę. Komputer z tak potężną mocą obliczeniową, że cała cywilizacja mogłaby uploadować swoją świadomość i żyć w symulatorze.